Dworzec kolejowy w Przemyślu to nie jest miejsce na dłuższy pobyt. Ci, którzy mogą, idą dalej, w głąb Polski, jak najdalej od granicy. Ale nie ci mężczyźni. Oni zmierzają w przeciwnym kierunku. Ale to ja nie ryzykuję, bo ja mam tam rodziny i to... Jak ja mam z tym żyć tutaj? Jak ja mam z tym mieszkać tutaj? Siergiej ma na Ukrainie żonę i dwie córki. Porzucenie pracy w Polsce i powrót na Ukrainę, by walczyć, nie było dla niego trudnym wyborem. No to byłem po prostu w szoku, bo moja rodzina cały czas w domu i do mnie żona odzwoniła o tej godzinie i słyszałem przez telefona, jak to wszystko tam wybuchało, to wszystko. Ma kamizelkę kuloodporną i dwa kaski, które zorganizowali jego przyjaciele. Pytamy go, czy uważa, że dzięki nim będzie bezpieczny. Naciągnie to na Rusyka i będę strzelał w niego, aż nie sprawdzę, czy to działa, czy nie. Trudno jest o tym mówić. Siergiej mówi, że jest przerażony. Kto by się nie bał? Na peron lada chwila ma wjechać pociąg jadący do Warszawy. Tu spotykamy Katarzynę. Właśnie przyjechała z Ukrainy. W moim mieście została moja mama i moja babcia. Pewnie tu przyjadą. Mój ojciec stara się nas bronić. Oczywiście jestem z niego dumna i oczywiście się martwię. Jak większość Ukraińców, jej ojciec musiał zostać i walczyć. 21-latka jest poruszona faktem, że ochotnicy wracają na Ukrainę, by zasilić szeregi. Podziwiam ich postawę i odwagę. Wracają z innych krajów do Ukrainy, żeby jej bronić. I to jest godne podziwu. Nadchodzi czas odjazdu. Sergiej wraz z towarzyszami udaje się do autobusu. Nie wie, czy kiedykolwiek wróci, ale na razie myśli tylko o jednym. O obronie ojczyzny przed rosyjską inwazją.